Z Białorusi napływają nie zawsze jednoznaczne sygnały. Uwolniono więźniów politycznych, zezwolono na korzystanie z sieci dystrybucyjnej dwóm niezależnym gazetom i zarejestrowano kierowany przez opozycyjnego kandydata na urząd prezydenta państwa Aleksandra Milinkiewicza ruch za wolność. Mówiła zresztą o tym pani komisarz. Z drugiej jednak strony powtarzają się aresztowania przedstawicieli opozycji, a wielu zwolnionych z więzienia ma nałożone rozliczne ograniczenia swojej wolności. Kilkanaście gazet czeka na podobne do przyznanego dwom pozwolenia. Podobnie liczne organizacje pozarządowe i partie polityczne ciągle borykają się z uzyskaniem rejestracji bądź żyją pod groźbą takiej rejestracji utraty. Usuwa się księży i siostry zakonne, utrzymuje się karę śmierci. Nie możemy jednak odwracać się od Białorusi plecami. Nie sądzę jednakże, aby już dzisiaj należało podjąć dialog pomiędzy naszymi przedstawicielami naszego parlamentu i przedstawicielami parlamentu białoruskiego. Przede wszystkim trzeba, o czym w rezolucjach Parlament Europejski mówi wielokrotnie, wprowadzić znaczne obniżenia kosztów i uproszczenie procedur przyznawania wiz obywatelom Białorusi. Nie może to rzecz jasna dotyczyć tych, którzy z dobrych powodów do krajów Unii Europejskiej nie powinni mieć wstępu. Trzeba także skutecznie wspierać, także finansowo, ważne dla istnienia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego instytucje takie jak niezależne organizacje pozarządowe, partie polityczne i niezależną prasę. Trzeba także podnieść sprawę praw pracowniczych na Białorusi. Dziś poza strukturami władzy nie ma stałego zatrudnienia. Wszyscy pracują w oparciu o roczne jedynie kontrakty. Daje to pracodawcy, a więc państwu, ogromny środek nacisku umożliwiający całkowite podporządkowanie sobie niemalże całego społeczeństwa. Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego otwiera nowe możliwości także dla dzisiejszych białoruskich władz. Proces unowocześniania kraju i przybliżania go do europejskich standardów politycznych winien jednak przebiegać w dialogu władz z białoruską demokratyczną opozycją. Dziękuję.